Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Sponsorem programu jest Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Witajcie w programie Na Osi. Mamy dla Was sporą dawkę teledysków. Rzecz o bezpieczeństwie drogowym. Kierowcę i jego auto. Ekspertów w gąszczu pytań. Kolejny pojedynek ciężarówek. Rzuć ogień na tłoki. Nasi eksperci już są. Czeka też kierowca, który chce pochwalić się autem, którym jeździ. Zaczynajmy więc. Tradycyjnie, stroboskopem. Właśnie musisz zrobić obowiązkowe szkolenie okresowe? Teraz możesz je przejść w dowolnym miejscu na własnym komputerze albo smartfonie z dostępem do internetu. Taki kurs jest całkowicie legalny i, co ważne w dzisiejszych czasach, bezpieczny, bo unikasz bezpośredniego kontaktu z innymi. Wystarczy na stronach internetowych Na Osi lub MasterTrack albo na naszych profilach facebookowych kliknąć w link Szkolenia okresowe online i zapisać się na kurs. Wykłady prowadzone są na żywo, a prowadzącemu je ekspertowi można zadawać pytania. Pandemia spowodowała zupełną zmianę patrzenia na prowadzenie biznesu w niemal każdym sektorze gospodarki. Nie inaczej stało się w branży TSL. Wśród przedsiębiorców transportowych wzrosło zainteresowanie inwestycjami w warsztaty, myjnie czy powierzchnie magazynowe. Na rynku można znaleźć również firmy, które odnajdują się w imporcie i sprzedaży pojazdów, niejednokrotnie prowadząc przy tym własny transport czy spedycję. Z czasem to, co miało niwelować wydatki związane z utrzymaniem floty, staje się usługą oferowaną innym przewoźnikom. Taka dywersyfikacja przychodu jest popularniejsza za zachodnią granicą, jednak i w Polsce pojawia się coraz więcej firm generujących dodatkowe zyski w ten sposób. O trendach inwestycyjnych na bieżący rok możecie się dowiedzieć więcej z niezwykle ciekawej analizy dostępnej na stronie internetowej grupy Inelo. Jak informuje nas portal Promescat, w branży promowej pandemia wielu armatorom i portom przyniosła straty, ale są i tacy, którzy odnotowali wzrost. Należy do nich duński port Aalborg, jeden z najważniejszych w tym kraju. Masa przeładowanych tam towarów urosła symbolicznie, bo o 1%, ale władze portu uznają, że w czasie kryzysu, z jakim zmaga się obecnie świat, jest to powód do satysfakcji. Całkowicie zgadzamy się z taką oceną, a portalowi Promescat dziękujemy za przysłaną informację. Dwadzieścia 7 lat temu, 3 lutego 1994 roku, fabryczną taśmę montażową opuściła ostatnia Nysa o numerze fabrycznym 380575. Auto wytwarzano przez 37 lat, a w latach 70. ubiegłego wieku eksportowano prawie 3/4 produkcji, m.in. do ówczesnego Związku Radzieckiego i Czechosłowacji, na Węgry i Kubę, a także do Finlandii, Wietnamu czy Gany. Dziś fabryka w Nysie stoi pusta, a pochodzącymi z niej samochodami w różnych odmianach zajmują się kolekcjonerzy organizujący nawet swój zlot. Pojedynki jakoś weszły nam w krew i oto następny z nich. Ciekawe, czy tym razem będzie łatwo wskazać zwycięzcę. Zobaczcie. Prezentujemy Wam rozgrywkę popularnych samochodów dostawczych Iveco Daily i Mercedesa Sprintera. Jakie mają wady i zalety?
Iveco Daily pojawiło się ponad 42 lata temu. W 1989 roku zadebiutowała druga generacja, a trzecia 10 lat później. Daily czwartej generacji zostało zaprezentowane po raz pierwszy w 2014 roku i jest pierwszą od 1999 roku zupełnie nową konstrukcją. Poza tym wyprzedziło Sprintera pod względem mocy. Daily ma wersję 200-konną. Sprinter pojawił się w 1995 roku i zastąpił wysłużoną rodzinę T1. W roku 2000 pojawiły się silniki CDI montowane od 1998 roku w osobowych Mercedesach. Sprinter był pierwszym użytkownikiem systemu ESP wśród aut dostawczych, a od 2006 roku to najbardziej zelektronizowany samochód tego segmentu. Ale koniec teorii, czas na praktykę. Jakie opinie krążą o Daily? Daily ostatniej generacji ma wysoki próg załadunku, bardzo słabe felgi oraz bardzo delikatną ramę w wersji na pojedynczym ogumieniu. Często gwarancja nie obejmowała korozji pod prowadnicą drzwi przesuwnych oraz pękających tylnych drzwi. Pojawiają się kłopoty z elektryką i ABS-em. Starsze wersje to niestety słabe wyciszenie kabiny i awaryjne zamki w drzwiach. Czy Mercedes jest zdecydowanie lepszy? Tak, ale tylko w klasie S, czyli w osobówkach. Niemiecki koncern, podobnie jak inni producenci silników o pojemności 2,2 lub 2,3 litra, dostaje duży minus za najmniejszą jednostkę napędową oferowaną w pierwszej generacji. Cięgi zbierają plastiki zastosowane w kabinie, które potrafią pękać same z siebie. Naprawy okresowe są drogie, a i blachy podatne są na korozję. Który z samochodów jest lepszy? Przez lata przywykliśmy do głosów o kiepskiej jakości Iveco i wyjątkowej trwałości Mercedesa. Takie opinie można włożyć między bajki. Iveco poprawiono, a Mercedes się opuścił. Za to wyrównał się poziom mocy silników oraz nasycenia elektroniką. I Daily i Sprinter dobrze radziły sobie w wersjach zasilanych gazem ziemnym. Oba pojazdy są bazą dla luksusowych autobusów. Który z nich jest lepszy? Wybór należy do Was. Po tym pojedynku wagi ciężkiej nadszedł czas na pytania do naszych ekspertów. Są nimi mecenas Wojciech Fraszek i Rafał Kochanowski. Na dziś wybrałem pytanie od pana Wojciecha z Częstochowy, który napisał: miałem kurs do Francji. Po 3 godzinach jazdy zostałem zatrzymany do kontroli i tamtejsi inspektorzy zwrócili mi uwagę, że już powinienem zrobić przynajmniej pierwszą część przerwy. Nie zostałem ukarany, ale czyżby we Francji obowiązywały inne przepisy i nie wolno tam jednym ciągiem jechać przez 4,5 godziny? Rafał, jak to jest? Francuzi faktycznie mają nieco bardziej zaostrzone przepisy, jeśli chodzi o czas pracy kierowców, z tym, że muszą być one stosowane wobec jedynie francuskich kierowców. Przepisy europejskie, rozporządzenia 561 z 2006 roku są nieco łagodniejsze, przewidują inne normy i te normy są przestrzegane w całej Unii Europejskiej i kontrolujący muszą, znaczy egzekwują tylko te normy wobec przewoźników spoza własnego kraju. Także Francuzi mogą informować, mogą zalecać stosowanie swoich przepisów, ale nie mogą na tej podstawie nikogo karać. Dodam, że tak dalece poszli w swoich przepisach socjalnych, że w tej chwili Francja z potentata, jakim była kiedyś w transporcie drogowym, stała się jednym z ostatnich krajów, przez to właśnie, że inni przewoźnicy, między innymi polscy, wyparli przewoźników francuskich, których koszt jest bardzo, bardzo wysoki poprzez właśnie takie, a nie inne normy. Dziękuję. A dla Wojtka mam pytanie od pana Romana z Kazimierza, który napisał: odbierałem odpoczynek 9-godzinny. W jego trakcie po 6 godzinach zadzwonił przewoźnik i chciał, żebym jechał. Nie pojechałem, ale czy mógł mi kazać to zrobić? Wojtek, rozstrzygnij wątpliwości naszego widza.
Panie Romku, słusznie pan zrobił. Jako pracownik nie ma pan obowiązku wykonywać poleceń pracodawcy, które są niezgodne z prawem. I to regulują przepisy kodeksu pracy. Przewoźnik, pana szef nie ma prawa zwolnić pana z tego tytułu z pracy. Oczywiście, gdyby pan wówczas ruszył, zastosowałby się pan do tego nielegalnego polecenia pracodawcy, to w przypadku kontroli, którą mogłaby przeprowadzić nie tylko Inspekcja Transportu Drogowego, ale chociażby policja czy służby celne, wówczas nie tylko pan zostałby ukarany, ale również ukarany zostałby pana szef wysoką, dotkliwą karą administracyjną. Także jak najbardziej w takim wypadku należy przewoźnika, szefa pouczyć o obowiązujących przepisach i nie stosować się do tego typu bezprawnych poleceń. Dziękuję naszym ekspertom i zapraszam na chwilę przerwy. Zaraz po niej zobaczycie. Kilka ciężarówkowych teledysków. Dramaty na drodze. Kierowcę i jego auto. Wracamy za moment. Sponsorem programu jest Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm. Sponsorem programu jest Bistro Korfantego 4 Opole, jedzenie na wynos i z dowozem. Sponsorem programu jest Opol Trans, sieć hurtowni części do ciężarówek. Pora teraz na naszego kolejnego gościa. Poznajcie kierowcę, który opowie o sobie i o aucie, którym jeździ. Grzegorz Kot, żonaty, dwoje dzieci. Jeździ obecnie prawie nowym Volvo, bo cóż to jest, 100 tysięcy na liczniku. A zaczynał kilkanaście lat temu na mniejszych autach. Kilkanaście lat temu zacząłem swoją karierę kierowcy w samochodach typu bus. Zacząłem nimi jeździć przez około 5 lat, po czym zrobiłem prawo jazdy na samochody ciężarowe i od 8 lat jeżdżę dużymi zestawami. W tej firmie obecnie pracuję 4 lata. Zawsze mnie ciągnęło do tych ciężarówek, prawda? To była pasja, oczywiście, jak najbardziej. I tak już od właśnie tych, mówię, 8 lat jeżdżę zawodowo. No i nie zamierzam tego niczego zmieniać, bo dobrze się w tym czuję. Po prostu tutaj się spełniam zawodowo. Robię to, co lubię, to, co kocham. Ładunki są ogólnie różnego rodzaju. Zazwyczaj tu wyjeżdżając z bazy, prawda, jeździmy w te same miejsca z różnymi załadunkami, ale przeważnie jest to samo. Przeważnie wyjeżdżamy w te same miejsca. Później oczywiście już jak po rozładunku za granicą w Niemczech, czy tam w Belgii, we Francji, we Włoszech, wiadomo, mamy jakieś tam nowe jakieś tam zlecenia. Nie wiemy, gdzie już będziemy jechać. Zazwyczaj jest tak, że po prostu już jest to gdzieś, gdzie jeszcze może nie byliśmy po prostu. I wozimy wszystko, no, począwszy od wody, prawda, jakiś sprzęt elektroniczny. To są załadunki różnego rodzaju. Wyjeżdżam przeważnie na 5 dni. Jest to wyjazd od poniedziałku do piątku. Oczywiście zdarza się powrót w sobotę, rzadko kiedy, ale zdarza się. Jest to tylko 5 dni. Wygląda to w ten sposób, że wyjeżdżamy w poniedziałek z rana, bądź po południu, prawda? Jedziemy tam na załadunek, aczkolwiek czasami zdarza się, że naczepy są już załadowane. Oczywiście trasa wygląda tak, że jest to kierunek Niemcy, Belgia. Hiszpania i Włochy to są takie dwa kierunki, które po prostu najlepiej się tam jeździ, w tym sensie, że po prostu pogoda, no i krajobraz, prawda, to jest najlepsze w tym wszystkim, po prostu przyroda, po prostu. Rozładunek. Później we wtorek bądź w środę rano jest rozładunek w danym miejscu. Później jest oczywiście jakiś załadunek, przerzut w inne miejsce. No i po
czym następny rozładunek to dochodzi już w czwartek, prawda? Bo to wychodzi w czwartek, załadunek w stronę kraju, czyli do domu. W piątek na bazie, w godzinach popołudniowych, w piątek na bazie. Oczywiście śpię w aucie, na parkingach przeważnie strzeżonych, w tak zwanych autohofach. Gotuję tak, jak najbardziej. Oczywiście to nie jest takie gotowanie typu, żeby wszystko sobie przygotowywać od podstaw, dlatego że żona oczywiście zawsze gdzieś tam coś, że tak powiem, przygotuje, a to ja mam tylko, że tak powiem, sobie podgrzać, prawda? Także na cały tydzień to jedzenie mam jednak przygotowane dzięki swojej małżonce. Młodsza córka poszła też w te ślady, bo chodzi do szkoły, prawda, związano właśnie z transportem, z logistyką. Nawet sama powiedziała, że komuś tam, że zostanie tak jak tato, kierowcą ciężarówki. Starsza nie, ale myślę, że no, pogodziły się z tym, bo to już trwa kilka ładnych lat, prawda, i nie ma nic przeciwko temu, wspierają mnie, prawda, wspierają mnie. Najważniejsze, że cieszą się, kiedy wrócę do domu. Życzymy szerokości i przyczepności. A my teraz pokażemy takich, którym tego zabrakło albo zawiodła ich wyobraźnia. Popatrzcie. Wcale do rzadkości nie należy widok wręcz po chamsku szarżującego auta, przepychającego się na siłę pomiędzy innymi pojazdami. Często skutkiem takiej wariackiej jazdy jest kolizja z innym uczestnikiem ruchu drogowego. Równie niebezpiecznym grzechem jest tak zwana jazda na zderzaku. Na ten rok zapowiedziano wejście w życie kilku przepisów nowelizujących kodeks drogowy. Jest wśród nich propozycja, aby postawić tamę tak zwanej jeździe na zderzaku. Zaproponowano więc, aby na drogach szybkiego ruchu, autostradach i drogach ekspresowych bezpieczna odległość między pojazdami wynosiła połowę aktualnej prędkości. Przekładając to na realia, jadąc 100 km na godzinę trzeba mieć 50-metrowy odstęp od poprzedzającego pojazdu, przy 120 km na godzinę 60 metrów i analogicznie przy 140 km na godzinę 70 metrów. Wysokość mandatów jeszcze nie jest znana, a od reguły wyjątkiem będzie wyprzedzanie. Jazda na zderzaku będzie zatem wykroczeniem, a przepis zacznie obowiązywać od 1 czerwca tego roku. A teraz już łączymy się z naszymi komentatorami. Andrzej i Romek, przywitajcie się z widzami. Dzień dobry, witam widzów programu Na Osi. Jak co tydzień znajdujemy się w naszym studiu, gdzie postaramy się przyjrzeć wydarzeniu drogowemu, zdarzeniu drogowemu, przeanalizować je i powiedzieć, co mogło być przyczyną tego wypadku. Będziemy to robić we dwóch. Andrzej Wachowski. I Roman Latyn oczywiście. To jest nasze studio, mamy też pewny monitoring, nawet w Ameryce. Możemy sobie to pooglądać, może kiedyś Państwu pokażemy. Ale zapraszamy teraz do naszych wypadków, które dzisiaj zobaczymy. Bierzemy się do roboty. Cóż teraz nam się tutaj wydarzy, spójrzmy. Ciemno tak, jakby słońce zaszło. Oj. No niestety ciężarówka została jakby... Taką małą osobówką dotknął ciężarówki i ciężarówka poszła sobie w bok. Została czyli wypchnięta na pobocze. Z drogi, tak. I tutaj co się stało, dlaczego ten kierowca pojechał dalej? To jest jakieś takie... Ja nawet nie wiem, czy te samochody się dotknęły, bo tutaj zobaczmy, czy te samochody się dotknęły. Patrzmy. No, spróbujemy zatrzymać w tym momencie. Jeszcze. Nie dotknęły się. Widać było, że się nie dotknęły te samochody. No i co się stało, dlaczego tak się stało? My nie wiemy, bo ten nie poczuł uderzenia, pojechał sobie prosto, tak? I teraz patrzmy jeszcze raz. Zobaczmy, czy się samochody dotknęły. Ale wyraźnie widać, że to auto osobowe
zjeżdża ze swojego pasa ruchu. No tak. Tak jakby chciał zmienić ten pas ruchu. Ale to nie jest... Ale tu się samochody zmiana. Nawet nie dotknęły. Dobrze, mamy z tyłu kamerę. Ktoś miał kamerę, nagrał to zdarzenie. Mam nadzieję, że się zatrzymał. I po prostu temu kierowcy ciężarówki to pomoże, że po prostu wjechał tam, uszkodził ten pojazd, no i trzeba było znaleźć ten pojazd, który zajechał mu drogę. A co tu się stało? Znowu albo pisanie SMS-a, albo rozmowa przez telefon. Kierowca osobówki po prostu zjechał na ciężarówkę, ale nie zjechał na tą ciężarówkę gdzieś w bok tej ciężarówki, tylko na samym przodzie, gdzie kierowca ciężarówki ją widział. Już go zobaczył. I kierowca ciężarówki po prostu skręcił w prawo, jak skręcił w prawo, chciał uniknąć tego zderzenia i po prostu wtedy już nie umiał wyjść z tego manewru, no i poszedł na pobocze, no, niestety. Jak złapał pobocze, to poszedł już dalej. No i osobówka jest winna, widać, nie dotknęły się, osobówką sobie uciekł, pojechał. Nawet się nie zatrzymał, po prostu ciężarówkę. Kierowcę ciężarówki przestraszył, kierowca chciał uniknąć zderzenia, kierowca ciężarówki chciał uniknąć zderzenia i po prostu zjechał wtedy na pobocze. Miejmy nadzieję, oj Boże, tam się, no, się chyba nawet tam złamał i tam do poważnego wypadku doszło. Także w czasie jazdy za kierownicą telefon pozostaje w kieszeni, w etui. Tak na półeczce, tak. Nie piszemy SMS-ów, nie czytamy SMS-ów, bo to może być ostatni SMS w twoim życiu. Dokładnie, a teraz weźmy, gdyby ten kierowca tej ciężarówki nie zjechał, nie uniknął tego zderzenia, ta osobówka by się odbiła, później uderzyłaby w bariery energochłonne dzielące tą autostradę i się zrobiła zadyma, padłaby pod tą ciężarówkę, na pewno ciężarówka by najechała na tą osobówkę, no i byłoby parę trupów. No ale tu znowu będzie przyjedzie, jak nie złapią tego, nikt tego filmu nie pokazał, będzie wina kierowcy ciężarówki, ponieważ nie wiadomo z jakich przyczyn zjechał do rowu, no i się tam złamał i uszkodził wszystko. No. Uszkodził pojazd, uszkodził ładunek, tak. Może i siebie też. Dokładnie, także tutaj ku przestrodze i jedźmy po prostu, patrzmy na drogę, nie czytajmy SMS-ów, nie piszmy SMS-ów, bo... No i stało się. Musiał zjechać przez margines i pojechać sobie w pole. Bezdotykowo został wytrącony z rytmu. Tak bym to może określił. Takie podsumowanie. Ja niedawno mówiłem, że z koniem się jeszcze nikt nie nakopał, ale tutaj w tym przypadku bezdotykowo kierowca ciężarówki się przestraszył po prostu i uciekł, żeby tej osobówki nie zmiażdżyć. No zdarza się, no ale nic się nikomu nie stało. Na pewno, tylko po prostu straty materialne. Także bezdotykowe wytrącenie z rytmu, jak było widać na załączonym obrazku, osobówka nawet ciężarówki nie dotknęła. I odwrotnie też nie. A co wy o tym sądzicie? Popatrzcie na ten wypadek na naszym kanale na YouTubie. Popatrzcie też na inne wypadki. I piszcie, komentujcie, oceniajcie, czy tak samo widzicie jak my, czy może inaczej. Bardzo chętnie poznamy wasze opinie. Może razem będziemy oceniać i może wy macie rację. Do widzenia. Cześć, trzymajcie się. Ciągle z żalem stwierdzam, że tego cyklu nie da się zakończyć. No to może dla odmiany coś weselszego. Ciężarówki i teledyski dają się skojarzyć. Oto kilka przykładów. W dzisiejszym Truck Story o teledyskach zajmiemy się trzema przykładami pojazdów z obszaru Eurazji. One również doczekały się oprawy muzycznej, godnej samochodu osobowego. Zaczniemy od marki znanej, nie zawsze lubianej, za to często niedocenianej. To Kamaz.
Jak widać, Kamaz to pojazd idealny na trudne warunki pracy na rosyjskich bezdrożach. Z Kamaza można się śmiać, no ale był na Dakarze. Zresztą można powiedzieć, że kierowcy lubili Kamaza, bo był ciepły i wygodny w zimie, a przede wszystkim cichy. No ale Rosjanie mieli ten problem i usunęli, wymienili silniki. Dzięki nowoczesnym silnikom Cummins i Liebherr, zamontowanym w dobrze sprawdzonym starym podwoziu, Kamaz nie utracił swoich zdolności terenowych, co doskonale widać w tym klipie. Sankcje to nawet wpłynęły pozytywnie na rozwój Kamaza, bo spowodowały, z uwagi na wysokie ceny zachodnich ciężarówek, że klienci tamtejsi zaczęli chętniej sięgać po produkty tej marki. Skrzypaczki występują na platformie wiertniczej. Z reguły takie platformy znajdują się w trudnym terenie, ale Kamaz z pewnością sobie w nim doskonale poradzi. To zrozumiałe, ale jak one tam weszły w szpilkach? W każdym razie klip wyszedł ciekawie, bo pokazuje także mniej u nas znane autobusy Kamaz. Kamaz to też autobusy specjalnie przygotowane na tamtejsze drogi. Stylistyka tych autobusów z biegiem lat się rozwijała i obecnie jest na światowym poziomie. Nie zdziwi mnie, jak za jakiś niedaleki czas Kamaz będzie oferował swoje autobusy na rynkach zachodnich. Już nie bądź taki do przodu, ale z drugiej strony czemu nie robić teledysków o autobusach? To także ciekawy pomysł. Przykładem jest klip Tata Motors. Prawda, że ładny autobus? Niby zwyczajny, szkolny, a jakie miłe dzieciaki. Autobusy szkolne to nie tylko nasze polskie gimbusy, czy chyba najbardziej na świecie rozpoznawalne amerykańskie skulbusy. To przeważnie proste pojazdy, bo nawet w Emiratach Arabskich nie chcą przepłacać za tego typu auto. Szkolny autobus Tata zbudowany jest na podwoziu z silnikiem z przodu. Dlatego wujek Rahim, czyli kierowca z tego teledysku, aby wyjść, ma swoje drzwi. Jednak nie pojazd jest najciekawszym elementem wideoklipu, a jego młodzi pasażerowie. W Emiratach Arabskich jest bardzo wielu emigrantów i nasz Rahim prawdopodobnie jest jednym z nich. Jest właśnie Ramadan, a Rahim jest bardzo daleko od domu i nagle zostaje zauważony przez swoich małoletnich pasażerów. Życzę wszystkim kierowcom szkolnych autobusów, żeby przewozili takie właśnie miłe dzieci. Wozić tak grzeczne dzieci to sama przyjemność, ale z reguły trzeba mieć stalowe nerwy do tej roboty. Albo gołębie serce jak Rahim, inaczej nie dostałby prezentu od dzieci. Skoro jesteśmy przy szkole i dzieciach, to nie możemy pominąć edukacyjnej roli teledysków. A że obiecaliśmy dzisiaj pokazywać wschód, to teraz klip z miejsca, gdzie słońce wstaje codziennie, z Japonii. Prawda, że melodia wpada w ucho? A jaki mądry tekst? No właśnie, przydałoby się, żeby ktoś go objaśnił. To teledysk z porannego programu dla dzieci z telewizji Kobe. Pokazuje on różnego rodzaju pojazdy czy też maszyny. I co ważne, wszystkie one są profesjonalnie nazwane, dzięki czemu dzieci od małego potrafią je rozróżniać. Precyzyjni Japończycy zawsze przykładali bardzo dużą wagę do edukacji najmłodszych. Tu nie ma miejsca na pomyłkę, na przykład śmieciarki z zamiatarką. Teledysk ten powstawał w latach 80. Jak widać, doczekał się
kilku wersji i piosenkę zna już kilka pokoleń. W sumie fajny pomysł na edukację. Sam nauczyłem się z tego teledysku nazw kilku japońskich pojazdów, takich jak radiowóz, betoniarka i wózek widłowy, czyli patka, konkretu miksa i forklift. Trzeba przyznać, że ten wideoklip zaprzecza stereotypowi, że piosenki dla dzieci muszą być infantylne. Ciekawostką jest też tekst piosenki pokazywany w wideoklipie. Pomaga w nauce hiragany, czyli japońskiego sylabariusza. Jak widzicie i słyszycie, teledyski z ciężarówką w tle mają i praktyczne aspekty. Do następnego Track Story. To była ostatnia dziś pozycja programu, a w następnym zobaczycie. Historię ciekawego pomysłu Mana. Parę drogowych ostrzeżeń. Kierowcę i jego auto. Ekspertów przy pracy. Aktrosa drugiej generacji. Pamiętajcie o prasie branżowej i o nas. Możecie być z nami cały czas poprzez profil facebookowy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Cześć, witamy wszystkich w nowym roku. Pozdrawiamy widzów programu Na Osi. A kierowcom życzymy szerokości i przyczepności na drodze. Cześć, na razie. Sponsorem programu był Opol Trans, sieć hurtowni motoryzacyjnych. Sponsorem programu było Bistro Korfantego 4 Opole. Jedzenie na wynos i z dowozem. Sponsorem programu było Prawo i Transport, reprezentujące przewoźników przy kontrolach firm.